Cześć wszystkim! Już za chwilę rozpocznie się test nowej Hondy HR-V. Jeśli jednak jesteście zainteresowani zakupem na przykład używanej, pamiętajcie, aby przygotować się na rozmowę ze sprzedawcą i sprawdzić dokładnie egzemplarz, którym jesteście zainteresowani. Możecie to zrobić łatwo, szybko i przyjemnie na stronie carvertical.com, na której sprawdzicie, czy samochód nie był bity, czy nie jest kradziony, czy przebieg nie był kręcony. Także bądźcie zawsze gotowi na rozmowę ze sprzedawcą i odwiedźcie stronę carvertical.com. A my przechodzimy już do tego egzemplarza, tylko najpierw sobie stąd odjedźmy, bo kręcą się tu jacyś dziwni ludzie. Ja co prawda znam karate, judo i jeszcze parę innych słów po japońsku, ale spadamy. Honda HR-V, którą jadę i na którą właśnie patrzycie, jest to prawda samochodem, który już schodzi ze sceny, a nie na nią wchodzi. Poprosiłem o nią jednak do testu, chyba jako ostatni, bo ten egzemplarz też już ucieka z parku prasowego, ale zrobiłem to z pełną premedytacją, ponieważ uważam, że jest to samochód, którego nie można przegapić szukając nowego crossovera, ale wszystko po kolei. Intro. Dzisiejszy test zacznę od sytuacji, która spotkała mnie, jak podjechałem odebrać HR-V, bo to troszkę, w dużym cudzysłowie, ale troszkę pasuje do tego, jakie jest to auto. Otóż podjechałem pod drzwi kolejny raz, nie wiem już który, odbierałem już całą masę samochodów z parku prasowego Hondy. Był wieczór, bo ja tak zawsze umawiam się z panią Iwoną, którą pozdrawiam, abym mógł sobie odebrać samochód po prostu nie wychodząc z firmy, tylko zrobić to po prostu wieczorem. No i podjeżdżam, zostawiłem swój samochód, podchodzę pod drzwi, wyszedł do mnie ochroniarz. Powiedziałem dzień dobry, przyjechałem po samochód prasowy i usłyszałem: ale tu nie ma samochodów prasowych. Mówię, jak nie ma, jak odbieram już kolejny samochód, zawsze stąd odbieram. Zawsze były. Proszę pana, ale ja tu 5 lat pracuję, tu nigdy nie było samochodów prasowych. Troszkę zmiękłem i tak się rozglądałem, czy może jestem w jakiejś ukrytej kamerze. No ale ochroniarz trzymał się swojego i cały czas mówił, że nie ma i nie było tu takich samochodów. Ostatnią rzeczą, jaka przyszła mi do głowy, było: a może zostawiła pani Iwona coś dla pana Kamila? A to tak, to zapraszam. No. I tak rozpoczęła się moja przygoda z HR-V. Dlaczego twierdzę, że ta sytuacja troszeczkę opisuje, jaki jest ten samochód? Ponieważ jak już odebrałem kluczyki, schowałem je gdzieś tam oczywiście do plecaka, bo przecież nie używa się kluczyka już dzisiaj odbierając samochód, bo wszystkie samochody mają dostęp do bezkluczykowy. Podszedłem do samochodu, wkładam rękę, wkładam, ruszam z lewej, z prawej, z każdej. No nie otwierają się drzwi, myślałem, że może coś się zepsuło. Nie wziąłem pod uwagę tak prostej rzeczy, że Honda HR-V w wersji sport, czyli najbogatszej, bo taką dysponuje, nie ma dostępu bezkluczykowego. Nie będę oczywiście bronił na siłę, że to jest coś dobrego, bo wiadomo, że warto byłoby to mieć i w niższych wersjach wyposażenia to jest. No ale jakoś do samochodu się dostałem, po czym znowu schowałem kluczyk, było ciemno, bo był to wieczór, tak jak mówiłem, i spróbowałem odpalić samochód. No i też nie mogłem. Co się okazało? Dość prosta rzecz. Samochód odpala się kluczykiem. Jak to było przez prawie całe moje życie. Ale znowu zaskoczyło mnie to na tyle, że nie umiałem się odnaleźć. Czyli to już kolejna sytuacja, że zawsze, czyli przez ostatnie lata, te rzeczy były, nagle tego nie ma i nie wiesz, co się dzieje. Są to rzeczy troszkę nietypowe. Zaznaczam po raz kolejny, że tyczą się one wersji sport, czyli coś, co jest naprawdę dziwne, bo to jest najwyższa wersja. Ja za chwilkę opowiem wam oczywiście, co to jest dokładnie za samochód. Ale wtrącę jeszcze jedną rzecz, taką troszeczkę prywatną. Ja posiadam Honda Accord, którą jeżdżę w zasadzie rzadko. W zasadzie przejeżdżam z salonu do salonu, odbierając samochody testowe. Ale wsiadając do HR-V-a, ja się poczułem jak w domu. I to jest, myślę, że ważna informacja dla ludzi, którzy jeżdżą Hondami, tymi wcześniejszymi, bo ten samochód, mimo tego, że jest samochodem nowoczesnym, czujecie się tutaj tak jak zawsze czuliście się w Hondzie. A to jest bardzo duża zaleta. To jest samochód, który stał się już nowoczesny, ale ma bardzo dużo cech samochodów takie, jak one były kiedyś. Spójrzcie na przykład na zegary. No ciężko dzisiaj o coś prostszego, a ja ostatnio jeżdżę non-stop z zegarami cyfrowymi. Te zegary są mega, mega, mega proste, a jednocześnie tak samo czytelne. Od razu widzicie wszystko to, co chcielibyście zobaczyć. Może oprócz jednej rzeczy, bo na przykład jak wrzucicie sobie tempomat, to znika zegar i nie widzicie godziny. To jest troszeczkę bez sensu, ale to jest pierdółka. No ale przejdźmy do tych rzeczy, które są w Hondzie już nie z tych dawnych czasów, czyli silnik i skrzynia.
ja do testu dostałem wersję 1.5 turbo o mocy 180 koni. To jest bardzo fajna wartość. Do wyboru macie w zasadzie dwie, bo to jest silnik 1.5 o mocy 130 koni i 1.5 turbo o mocy 180, tak jak powiedziałem. Samochód ten do setki z automatyczną skrzynią rozpędza się w 8,6 sekundy, co jest wartością nawet nie tyle dobrą, co rewelacyjną. I zatrzymajmy się na sekundkę przy skrzyni, tak jak to przy każdej skrzyni bezstopniowej. Ja już mówiłem przy teście Civica czy przy teście HRV-a, że mimo że nie cierpię skrzyń bezstopniowych, naprawdę, to jest coś, co odbiera 50% radości z jazdy nawet fajnym samochodem, to Honda, jeśli chodzi o CVT, jest na podium, że tak powiem, tych marek, które robią to dobrze, o ile to można zrobić dobrze, bo jest jedna zaleta. Te skrzynie, nie tylko, że nie wyją, ale wyją dużo mniej niż większość skrzyń bezstopniowych. Także jest to ogromna zaleta, plus mamy tutaj manetki. Oczywiście ja biegów nie zmieniam, ale mogę sobie to nacisnąć. Jest symulacja zmiany biegu i to pomaga w tym, że tego cholernego wycia nie ma, a przynajmniej jest go mniej. Także mimo, że to jest minus, to ma też swoje plusy, czyli jedna z lepszych skrzyń bezstopniowych. I nie będę więcej o tym gadał, bo mówiłem już parę razy. W skrócie, jeśli chcecie automat, nie lubicie CVT, to z tą skrzynią da się w miarę normalnie i przyjemnie żyć. A już sam silnik to już jest naprawdę ogromna zaleta tego samochodu. Nie wiem, czy nie największa, bo kupując sobie niedużego crossoverka, raczej nie spodziewacie się jakichś sportowych wrażeń z jazdy. I oczywiście to nie jest sportowy samochód, bo taki nie miał być i po prostu nie jest. Ale przyspieszenia, dynamika tego samochodu to jest coś, co robi duże wrażenie. Każda osoba, która wsiadała ze mną do tego samochodu, mówiła wow, bo tu nie brakuje mocy w żadnym momencie. Tak jak powiedziałem, 8.6, a manual to 7.8, także to już są rewelacyjne wartości. Jak chcecie crossovera dynamicznego, to bardzo dobrze trafiliście. A do tego oczywiście to, co Honda, on się bardzo dobrze prowadzi. I to jest to, o co chodzi w tych samochodach. Nie chodzi o materiały, które są swoją drogą spoko. Co do samego koloru, tutaj to jest rzecz drugorzędna, to nie ma się co na tym skupiać. Jakość jest w porządku, ale oczywiście to nie jest mistrzostwo w klasie. Przy czym, tak jak mówię, dla mnie nie o to chodzi w tym samochodzie. Ale o paru rzeczach oczywiście muszę powiedzieć. Audio, na które ja zawsze zwracam uwagę, nie ma tragedii, ale na pewno nie jest to jakiś system, gdzie powiecie wow. Sama obsługa ekranu multimedialnego jest bardzo prosta, mimo że to nie jest najnowocześniejszy z wyglądu system, to działa bardzo szybko, bardzo sprawnie. Zobaczcie, jak sobie działa nawigacja. No jest to naprawdę szybko, można momentalnie sobie gdzieś znaleźć ustawienia. Gubiłem się parę razy po drodze, nie znała najnowszych dróg, ale to jest domena większości nawigacji fabrycznych. Połączenie ze smartfonem to jest sekunda, bardzo szybko się paruje, chociaż drobnostką we wnętrzu, ale ciężko jest tutaj odłożyć telefon, dlatego że półka jest tu. Trzeba sięgać, szukać, a już w ogóle podłączenie kabla to jest trochę gimnastyki. Jest to po prostu bardzo niewygodne. Także ja bym wolał mieć telefon gdzieś tutaj. I też jeszcze kolejna rzecz, nie mam akurat kubka przy sobie, ale jak jechałem w trasie i miałem tutaj kubek z kawą, dużą kawą, to kładąc rękę, dotykałem najpierw kubka, a dopiero potem skrzyni biegów. Oczywiście tu jest automat, więc tej skrzyni dotykać ciągle nie trzeba, no ale to ułożenie najszczęśliwsze nie jest. Wygodne natomiast są fotele. Tak jak mówię, byłem w trasie, mogłem to ocenić. Nie ma na pewno jakiegoś super trzymania bocznego, no ale mówię, to nie jest samochód sportowy, mimo tych osiągów, które ma, ale sama wygoda fotela moim zdaniem jest w porządku. Ja przynajmniej nie wysiadłem zmęczony. Wyciszenie w trasie do 100-110 jest bardzo dobrze, co się troszeczkę zdziwiłem, bo Honda jakimś mistrzem w tym aspekcie to na pewno nie jest. Powyżej robi się już dość głośno, ale wiadomo, determinuje to bryła samochodu, opony zimowe, także robi się już dość głośno. Ale do tych 100-110 jest zaskakująco dobrze. Trzeba też oczywiście w tym miejscu wspomnieć, jak już mówię o trasie, no to zapytacie, jak się można zapakować do tego samochodu. On ma oczywiście Magic Seats. Zobaczcie, to, jak to wygląda. Pewnie znacie, więc też nie będę się jakoś pół godziny na ten temat rozwodził. Aranżacja tyłu to jest coś rewelacyjnego w Hondzie. To jest coś, co jeśli szukacie crossovera, to koniecznie idźcie do Hondy, żeby chociażby to sprawdzić. Będziecie mieli odnośnik do rywali, bo to jest coś kapitalnego i ciężko zrozumieć, czemu inni tego nie robią. Nie ma tunelu środkowego. Sam bagażnik też jest bardzo duży.
ale Magic Seat z tyłu robią naprawdę robotę, bo można tutaj się przeprowadzać, mimo że to nie jest duży samochód, a ja troszeczkę też powiem, że troszkę porównam go do Toyoty CHR, dlatego że jeżdżę takim samochodem na co dzień i mam duże porównanie. Jeśli Cię to nie interesuje, no to sorry, ale myślę, że jest dużo osób, które rozważa między tymi modelami. Także parę słów na ten temat na pewno powiem. I o ile na przykład jedną z wad CHR-ki jest to, że ona przy swoim futurystycznym kształcie ma na przykład troszeczkę taki klaustrofobiczny charakter, szczególnie jak z tyłu siedzi dziecko, to ma kończą się drzwi, czy szyba zaczyna się czasami powyżej linii wzroku i dziecko po prostu no, nie ma dobrego spojrzenia na to, co dzieje się na zewnątrz, to tu tego nie ma. I do przodu szyby są bardzo duże, małe słupki A i tak samo z tyłu. Przez to, że szyby są duże, czujecie się, że macie tej przestrzeni dużo więcej. A już samo miejsce też jest rewelacyjne, bo zobaczcie, ile ja mam miejsca na nogi. Siedzę sam ze sobą, czyli mam fotel odsunięty na 182 cm i zobaczcie, ile miejsca na kolana. Także to jest aspekt wow w tym modelu. I to takiego dużego wow. Jak szukacie crossovera przestronnego, to bardzo dobrze trafiliście. W ogóle uważam, że mimo, że to jest model schodzący ze sceny, tak jak powiedziałem, to jest pozycja obowiązkowa dla osób, które szukają crossovera dla żony, dla siebie, do miasta, tego typu samochodu, bo ja mam wrażenie, że to jest mocno niedoceniany samochód, chociaż jeździ ich oczywiście trochę. Powiem na koniec o cenie, bo to na pewno też jest aspekt, który determinuje to, ale naprawdę nie zapominajcie o Hondzie HR-V, bo zrobicie duży błąd. Kończąc temat trasy, spalanie. Wrzucę Wam teraz filmik, postaram się to robić może przy każdej okazji, na przykład przy 120. Zobaczcie, jakie są obroty, na jakim poziomie się utrzymują. I spalanie to około 7,5 litra. Przy 140, tak samo zobaczcie sobie, jakie mamy obroty. Ja zerowałem spalanie, przejeżdżałem parę kilometrów i sprawdzałem, jakie będziemy mieli na tempomacie. No to będzie już około 9. Także to na pewno samochód przy jakiejś szybszej jeździe nie jest jakoś mega oszczędny, ale jazda takimi prędkościami mniejszymi, bo ja wracałem już nie szybką drogą, tylko wolniejszą, byłem w stanie spalać tych litrów 6. Średnia z testu z kilkuset kilometrów, czyli trasa plus Warszawa, to w tej chwili 7,5 litra. Także spalanie jak na 180 koni w takim samochodzie jest, myślę, że mocno do przyjęcia, bo pamiętajcie cały czas, macie poniżej 9 sekund do setki. Także wynik rewelacyjny i mocy nie brakuje w żadnym momencie. Jest też tryb S w skrzyni, on oczywiście działa na zasadzie takiej, że utrzymują się wyższe obroty i faktycznie samochód jest dynamiczniejszy. To, co muszę powiedzieć, nie ma co prawda pokręteł od sterowania klimatyzacją, tylko jest to dotykowo, ale nie trzeba wchodzić gdzieś tutaj w tablet, szukać pół godziny jakiegoś ustawienia. Robicie to dotykowo, mniej, więcej. Nie jest to tak intuicyjne jak pokrętła, ale gdyby to było robione na tej zasadzie, te wszystkie dotykowe sterowanie, to jeszcze jest to do przeżycia, bo nie trzeba gdzieś wchodzić tu w ustawienia i szukać jakiegoś malutkiego paseczka. Nie trafiam za każdym razem bez problemu w to, ale myślę, że dużo łatwiej bym się przyzwyczaił do takiego sterowania niż do tego, które jest w tablecie. Powiedziałem też słowo na temat CHR-ki, to też wspomnę o skrzyni. No właśnie, to jest ta ogromna różnica. Też parę osób mnie pytało, więc o tym mówię. Toyota CHR, mimo że to jest bardzo dobry samochód, zdecydowanie przegrywa pod kątem skrzyni. Tu i tu mamy CVT, ale ta skrzynia jest zdecydowanie nieporównywalnie od tej toyotowskiej lepsza. Ważna rzecz, mówię o CHR-ce, którą ja jeżdżę, czyli z 2018 roku. Nie jeździłem tą najnowszą, więc ciężko mi ocenić, a od Toyoty CHR-ki jakby nie mogę się doczekać, także nie umiem się wypowiedzieć na temat tej najnowszej. Podobno coś zostało poprawione, ale to tylko tak słyszałem. Sam nie testowałem. Mamy tryb Econ, który na przykład teraz mam włączony. Testowałem w trasie, jakieś oszczędności nie zarejestrowałem. Może one są, ale spadło mi chyba z 7,5 na 7,4. Może trzeba więcej przejechać. Ja w każdym razie tych oszczędności za bardzo nie widziałem. Jednej rzeczy, której bym się troszeczkę czepił, to asystent pasa ruchu, czy w zasadzie zjeżdżania z pasa ruchu, bo on działa w mojej opinii zdecydowanie za bardzo agresywnie, może za wcześnie. On się włącza czasem niepotrzebnie, więc ja po pewnym czasie go wyłączyłem, a robię to raczej rzadko w samochodach testowych. No to tutaj zrobiłem. Jeszcze słowo o wyglądzie, bo trzeba koniecznie też o tym powiedzieć. W mojej opinii bardzo ładny i bardzo ciekawy. Tutaj w tej wersji, którą posiadam, naprawdę taki z charakterem. I to, co nie podoba mi się w nowej Hondzie CR-V, to tył i światła z tyłu. To zdecydowanie nie jest jakiś mój ulubieniec, jeśli chodzi o design.
tej części samochodu, to w HRV uważam, że jest zdecydowanie lepiej. Tutaj w wersji sport, też z ciemnymi felgami, no uważam, że ten samochód to bardzo elegancki, bardzo sportowy, bardzo charakterny crossover, a to nie jest proste, żeby w tej klasie mnie się podobał jakiś samochód. A ten mi się bardzo podoba. Przy czym to oczywiście bardzo indywidualna kwestia. Jeszcze z rzeczy, które mi się przypomniały, bo właśnie na to spojrzałem, to w trasie czytanie znaków działa dość słabo, bo o ile jak się znak 50, 60, 90, to on te znaki widzi, to jak wjeżdżacie, na przykład zmienia się droga na ekspresówkę, na zwykłą drogę, to raczej się tutaj nic nie wyświetla, w ogóle często się nic nie wyświetla, więc to działa dosyć średnio. No i tempomat nie jest aktywny, to też co troszkę na zasadzie, że nie ma, w większości jest, ale mi to akurat jakoś bardzo nie przeszkadzało, bo ja od pewnego czasu w trasie tempomat aktywny raczej nie lubię niż lubię, bo denerwują mnie te wszystkie zwalnianie dziwne przy jakichś tirach czy gdzieś na łukach, więc akurat to mi zupełnie nie przeszkadzało. No ale tego tutaj nie mam. Nie mam też head-upa, co akurat by się bardzo przydało, bo head-upa bardzo lubię. Także tutaj go nie mam. Przejdźmy może do ostatniego aspektu, czyli ile to kosztuje, bo to coś bardzo ważnego, może najważniejszego. Ceny startują od niecałych 100 tysięcy złotych. To jest oczywiście wersja z manualną skrzynią z silnikiem 130-konnym. Za wersję już w miarę wyposażoną myślę, że te 110 tysięcy trzeba dać, może nawet troszkę więcej. Ten egzemplarz to jest wersja sport, czyli ostatnia pozycja z cennika, bo jeśli chcecie mieć wersję 180-konną, to macie ją tylko w wersji sport, czyli tylko w najwyższej, tej bez dostępu bezkluczowego. To jest dosyć ważna rzecz, ale jedną rzecz muszę powiedzieć. 123 tysiące katalogowo kosztuje full opcja z silnikiem 130-konnym. 180 jest droższa 10 tysięcy. Jakby ktoś mnie zapytał, czy warto dopłacić, to warto. Oczywiście bardzo łatwo wydaje się wasze pieniądze, także ja zdecydowanie bym je wydał, ale naprawdę ten 180-konny silnik to jest, oprócz przestronności tego samochodu, prowadzenia, to jest efekt wow w tym aucie i pod tym względem jest to jeden z liderów w tej klasie. Bardzo dynamiczny, bardzo przyjemny w prowadzeniu samochód. 130 parę tysięcy z lakierem to już będzie bliżej 140. No to co zrobić? To już też parę razy mówiłem. No, ceny dzisiaj są chore, bo to nie jest ogromny samochód, ale akurat tutaj HRV też się mocno broni, bo akurat w tym aspekcie ciężko mu coś zarzucić. Mówię o przestronności. I co? Napiszcie, jak podoba się wam HRV. Tak jak mówiłem, to jest samochód schodzący już ze sceny. Pod koniec roku będzie dostępna nowa wersja. Ja zdecydowanie polecam wam, jeśli jesteście na etapie kupna crossovera, to sprawdźcie ten samochód i może tak jednym zdaniem, no śpieszcie się kupować dobre HRV, bo nie wiadomo, jakie nadchodzą. I tym obciachowym rymem żegnam się z wami. Zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszam też na mój Instagram, bo jeśli jesteś na tyle dziwny, że mało ci jeszcze mojego gadania, to tam wrzucam więcej treści. Na przykład staram się pokazywać, jaki samochód aktualnie odebrałem do testu. Także wbijajcie, obserwujcie, tam też możemy sobie pogadać. A ja kończę i żegnam się z wami. Trzymajcie się. Cześć!